Cześć wszystkim, ja nazywam się Adam Yang, Jest dzisiaj ze mną Jakub Nowicki. Będziemy rozmawiać o filozofii biologii między innymi, ale myślę też o paru innych rzeczach. Jakub jest e, filozofem, robi doktorat na Uniwersytecie Gdańskim z filozofii. A jest też aktywistą na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zajmuje się geologią a, i, i działa na rzecz zwierząt. A, cześć Jakubie! Cześć! Bardzo mi miło. E, dobra, super. E, więc będziemy sobie rozmawiać o, o filozofii biologii. Myślę, że fajnie byłoby zacząć od zdefiniowania, o co, o co z tym chodzi, czym w sumie jest filozofia biologii. Mhm. E, tak, no podanie takiej zwięzłej definicji, jak w przypadku w sumie. Każdej e, gdzieś tam e, dyscyplinę jest tym trudniejsza, im więcej się o tej dyscyplinie wie. No, ja A, ale generalnie no filozofia biologii e, to jest. E, e, no właśnie, niektórzy powiedzą, że to jest poddziedzina tak naprawdę filozofii przyrody, ale większość osób pewnie powie, że to jest jednak poddziedzina filozofii nauki, no. bo w. W ramach filozofii nauki mamy filozofię różnych nauk szczegółowych, i w tym również filozofię biologii. I filozofowie biologii generalnie zajmują się aspektami metodologicznymi, ale nie tylko. Też na przykład związanymi z no, różnymi takimi problemami klasycznej filozofii, jakby pojawiających, pojawiającymi się. Na gruncie, na gruncie biologii bezpośrednio, czyli na przykład filozof biologii może zastanawiać się nad pojęciem gatunku, nad ja jego statusem czy to poznawczym, czy to takim, byśmy powiedzieli, mądrze ontologicznym związanym z tym, jak ten gatunek w ogóle istnieje, jak to należy rozumieć ale też na przykład kwestia redukcjonizmu czy to poznawczego, czy to znowu ontologicznego, czyli na przykład, e, czy, e, czy biologię na przykład na pewnym etapie, na pewnym poziomie dałoby się zredukować do na przykład innych dziedzin e, e, nauki. To co, to, co się na e, gruncie biologii twierdzi, czy da się na przykład zredukować do tego, co się twierdzi na gruncie fizyki, e, na przykład. Zredukować twierdzenia biologii molekularnej do, do fizyki. Mhm. E, dobra, myślę, że to nam daje całkiem, całkiem fajny obszar. Ale też y, może tutaj warto to podkreślić, tym bardziej, że ja się też tym zajmuję. E, filozofia biologii e, jest dziedziną, w której bardzo dużo mówi się na temat e, teorii ewolucji. Dobry. Bo no to jest. Podstawowa teoria w ramach biologii na pewno, w ramach biologii ewolucyjnej tym bardziej i jest bardzo dużo problemów w ramach filozofii e, biologii, które dotyczą bezpośrednio teorii ewolucji w ujęciu Darwina. Pewnie. E, no dobra, to może to sobie zacznijmy od tego pojęcia gatunku. Wydaje mi się, że to może być takie... E, no fa fajny pierwszy początek, też będzie zbierało różne wątki. E, więc, więc jak to wygląda... E, na czym polega filozoficzny problem, jakby z pojęciem, z pojęciem gatunku? Ja bym powiedział, że tutaj są co najmniej dwie takie płaszczyzny problemowe. Dwa obszary. Jeden obszar to jest obszar związany z metodologią, dlatego że jak się przyjrzymy w ogóle temu, jak należy rozumieć gatunek, to zauważymy, że. Są różne e, definicje gatunku, e, m, gdzieś tam powiedzmy e, promowane przez e, poszczególnych naukowców czy też filozofów biologii. E, no i e, nawet jeżeli weźmiemy tylko te e, definicje, e, które gdzieś tam postulują biolodzy, no to widzimy, że właśnie każda z tych definicji odwołuje się do troszeczkę innych kryteriów. To się po części zmieniało, jakby wraz z rozwojem samej biologii, ale to nie znaczy, że na przykład dzisiaj doszliśmy do takiego konsensusu, że jest tylko uznawana jedna definicja. No i właśnie tu jest problem, dlatego że czasami na przykład. E, kryteria e, jednego jednej tej definicji całkowicie rozmijają się z kryteriami drugiej definicji, a żeby było śmieszniej e, e, czasami e, z przyczyn też e, no, wynikających ze specyfiki poszczególnych nauk mhm. e, w jednej na, na gruncie jednej dyscypliny będziemy mówić e, na przykład be, be, będzie użyteczna, może tak będzie użyteczna jedna e, definicja gatunku, e, no ale na gruncie drugiej to już może nie zadziałać. Przykład bezpośrednio z mojej działki. E, mamy e, definicję gatunku e, przez niektórych nazywaną po prostu e, m, biologiczną e, teorią gatunku, e, znaczy bi biologiczną definicją gatunku. I... E, to ta definicja gatunku była sformułowana przez Ensta Majra Mayra i ona generalnie mówi o tym, że gatunek jest to tam grupa prawda osobników, mogących się krzyżować i wydawać płodne potomstwo. I teraz no wszystko fajnie, to działa na gruncie na przykład biologii populacyjnej, ale raczej nie zadziała na gruncie na przykład yy, paleontologii, gdzie mówimy o gatunkach, które już w dużej mierze przestały istnieć, i my na podstawie skamieniałości praktycznie nie mamy żadnych bezpośrednich danych, jakie zwierzęta się ze sobą krzyżowały, a jakie nie. Mm, no, jasne. no, a jednak chcielibyśmy, skoro mówimy o historii ewolucji życia na Ziemi, żeby była zachowana pewna ciągłość. To jest, to jest pierwsza pier, pierwszy, pierwszy problem, bardzo interesujący moim zdaniem. Pierwszy w ogóle obszar taki problemowy, nawet cały. A drugi obszar problemowy to jest na przykład to, o czym już troszeczkę wspomniałem. Czyli tutaj wchodzimy na teren ontologii, nauki o bycie, i możemy zapytać, jak w ogóle takie twory, jak gatunki istnieją. Czy to jest tak, że to są tylko pewne nazwy, e, które nadajemy pewnym zbiorom, żeby nam po prostu było łatwiej? E, czy to jest tak, że każdy gatunek jest wyznaczony przez jakiś tam e, e, skończony zbiór cech? E, e, no a jeżeli jest na przykład wyznaczany przez e, e, poszczególny zbiór cech, no to w takim razie... E, a jak na przykład mamy rozumieć na gruncie takim, właśnie czysto teoretycznym, na gruncie filozofii biologii, na przykład ewolucję pojmowaną jako przechodzenie między tymi gatunkami? No jasne, że w którymś momencie, jeśli teoria ewolucji jest prawdziwa, a prawdopodobnie jest, przyjmując ją jakby jako podstawową taką naukę na gruncie, czy na, no, podstawową teorię na gruncie nauk biologicznych czy nauk o życiu, a to wydaje się, że te gatunki na jakimś etapie mamy jeden gatunek, potem mamy drugi i jest taka jakaś powiedzmy, strefa przejściowa, gdzie nie do końca wiadomo, co się tak. dzieje. Tym bardziej, że dzisiejsi biolodzy jakby przyznają rację Darwinowi raczej w tym, że ten proces przechodzenia między gatunkami był płynny, nie był skokowy, że nagle tutaj w jednym momencie mamy jeden gatunek, a w drugim już następny i że to jest takie bardzo, bardzo wyraziste. Tylko raczej zakłada się, że to była taka droga małych kroków. Mhm. A robiąc taką krótką wycieczkę historyczną, o którą, nie wiem, pewnie, pewnie się, jak ktoś się interesuje filozofią, to pewnie o tym pomyśli. Arystoteles, filozof bardzo z dawnych lat, miał taką teorię generalnie, że jakby gatunki to są jakieś takie niematerialne byty, jakby, że istnieje jakaś taka dusza gatunkowa, nie forma gatunkowa, która, którą ma każdy, każdy organizm. No, Teoria historyczna, ale jakby, czy, czy są współczesne stanowiska takie w stylu arystotelosowskiego no, na gruncie filozofii biologii? E, tak, to znaczy, generalnie e, to, o czym powiedziałeś, e, jakby we współczesnej filozofii biologii, no ale nie tylko współczesnej historii, w sumie w ogóle filozofii też się tak to nazywało, e, to jest tak naprawdę. Spór, czy kwestia sporna pomiędzy esencjalizmem i antyesencjalizmem? Czyli na gruncie esencjalizmu byśmy zakładali, że rzeczywiście e, każda, e, każda, e, każda rzecz, czy każdy byt e, w świecie, również gatunki poszczególne, jeżeli takie istnieją, mają e, jakiś, e, właśnie, jakąś formę. E, coś, co je tak e, rzeczywiście determinuje, że to. Po w, w, co, prostu coś, co jest ich istotą. I e, z drugiej strony, antyesencjalizm no, będzie właśnie e, postulował przynajmniej tak jak się to rozumie na takim podstawowym poziomie, no, że jakby sprawa tutaj jest bardziej płynna i na przykład e, niektórzy doszukują się argumentów w dzisiejszej, e, no, chociażby w dzisiejszej genetyce, e, która też bardzo wspiera e, wspiera teorię ewolucji. Rzeczywiście są e, współcześni esencjaliści i współcześni antyesencjaliści, e, którzy tych stanowisk, jednego i drugiego, e, próbują bronić e, z wykorzystaniem e, e, tych, e, te, tego całego dorobku, e, nauk e, szczegółowych, uwzględniając ten dorobek, e, nauk szczegółowych, e, tutaj biologii. E, który, e, który mamy, e, i na przykład wskazują, że e, e, jakby okej. Okay. Arystoteles mówił o tym, że e, forma gatunkowa e, tak jest. E, czy w ogóle forma, bo gatunek w ogóle Arystoteles łączył z tą formą, właśnie niezmienną. W związku z czym same gatunki no, też były niezmienne. A, ale są ludzie, którzy mówią, że ten pogląd da się mimo wszystko pogodzić z teorią ewolucji. Tak, nawet z taką współczesną biologią. Tak. Co też w sumie wydaje się dosyć ciekawe teoretycznie. A jaki byłby taki współczesny esencjalista, bliższy czasu, w którym żyjemy? E, chociażby taki amerykański właśnie filozof. E, on teraz się zajął właśnie filozofią nauki, ale też e, zajmował się na przykład e, w pewnym momencie są dość intensywnie chyba filozofią e, polityki, e, w ogóle też e, ontologią jako taką. E, Edward Feser. O, e, oczywiście tak, on. E, ale e, z drugiej strony, żeby nie było tak prosto. Wspomniałem też na przykład o y, 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 tym y, o tym problemie z redukcjonizmem i antyredukcjonizmem, do tego pewnie jeszcze też dojdziemy. Mhm. Natomiast y, na przykład myliłby się ten, kto by uważał, że jak ktoś jest y, na przykład y, y, darwinistą, że na pewno będzie y, i że takim twardym naturalistą, mhm. e, że będzie na pewno przeciwny, jakby e, temu antyredukcjonizmowi. No bo e, mamy tutaj filozofa, e, o, którego właśnie też chciałem przytoczyć jako przykład, e, Franciszka Ayala. To mhm. jest filozof i biolog jednocześnie, który postuluje, że owszem, e, teoria Darwina jest. Żelaznym punktem odniesienia, jest najlepszym, najlepszą teorią, taką kompleksowo wyjaśniającą biologię, czy spajającą biologię, jaką mamy, jednocześnie mówi, że jest zwolennikiem antyredukcjonizmu na swój sposób. A no dobra, czy jakby on jest antysencjalistą, jeśli dobrze zrozumiałem? Ten Ayala? E... Czy jest antyesencjalistą, to w sumie musiałbym, musiałbym jeszcze doczytać. Przypuszczam że, jeżeli, przypuszczam, że jeżeli on jest rzeczywiście tak przywiązany do teorii ewolucji, to przynajmniej w tym takim bazowym rozumieniu, takim tradycyjnym, byśmy powiedzieli, esencjalizmu pewnie go odrzuca, ale jednocześnie jest antyredukcyjny. No, bardzo możliwe też, że tak jak, nie wiem, w sporze Uniwersalia, do którego to jest, tak mi się wydaje, trochę podobne, a w sensie, jakby ten spór uniwersalia siedle to jest trochę analogiczny, mogą być też pewnie jakieś takie bardziej kompromisowe stanowiska, ba takie, nie wiem, twardy, nie twardy, esencjalizm, ale też może nie jakiś taki super twardy antyesencjalizm, tylko jakieś takie stanowisko kompromisowe. Tak zakładam, że coś takiego może istnieć, ale e, te, też bym ra raczej e, chciał doczytać. No, ale no właśnie, skoro jesteśmy do tym doczytywaniu... E, załóżmy, że ktoś sobie przesyła te par, parę minut naszej rozmowy i stwierdzi, no, filozofia biologii, w sumie nawet ciekawe. E, rekomendowałbyś coś na początek? E, czy rekomendowałbym coś na początek? E, <laughs> są e, dwie, e, a nawet trzy e, e, takie pozycje które mogą być takim dobrym wprowadzeniem do filozofii i biologii. One są po polsku i co ważne, one są wszystkie nowe. Dlatego, że najstarsza chyba z tych książek jest z 2000. Nie chcę teraz skłamać, ale 16 roku, a najnowsza chyba jest z 2018 i to jest po pierwsze. Książka filozoficzne, Problemy Nauk Przyrodniczych. I tam jest dużo, dużo o biologii, o filozofii biologii, jest dużo o, właśnie, teorii ewolucji I w kontekście filozoficznym. Tam jest też cały taki artykuł poświęcony właśnie Ajali, jego zdaniu na temat redukcjonizmu i antyredukcjonizmu. Mamy również taką książkę, E, jak główne problemy filozofii biologii. E, I te dwie książki są monografiami zbiorowymi. Tam e, to jest tam pod redakcją tam, określonych właśnie e, uczonych, i tam e, są artykuły e, poszczególne pisane przez e, różnych ludzi z różnych uniwersytetów. E, ale mamy też e, jedną książkę, która jest. E, która jest napisana przez jednego autora. Ona jest może bardziej troszeczkę też ukierunkowana na, jakiś tam, na jakąś tam konkretną kategorię problemów związanych z filozofią biologii, ale czyta się ją bardzo przyjemnie, też polecam. To jest książka Marcina Rządeczki, wydana przez wydawnictwo Copernicus Center Press. I książka nosi tytuł e, metafizyczna, e, metafizyczna problematyka e, a, nauk e, biologicznych. Coś, jakoś tak. No jasne, jakby ty, tytuły wszystkie e, pozbieram z naszej rozmowy, wrzucę w opis tego, tego filmu, więc też będzie można sobie sprawdzić. E, zachęcam też do zajrzenia po informacje bibliograficzne. E, jasne super. Tak by jest literatura, jest w języku polskim, można, można sobie czytać e, brzmi dobrze. E, a z autorów powiedzmy, żyjących, niekoniecznie polskich, ale też światowych, kogo czyją twórczość warto by czytać już tak bardziej naukowo. E, naukowo e, myślę, że e, właśnie e, można czytać. E... E, śmiało tego, właśnie Franciska Ayale, o którym mówiłem. E, z drugiej strony e, ten Feser, o którym też już mówiłem, on, e, jakkolwiek może nie zawsze się z nim zgadzam i nie wszędzie, e, to trzeba powiedzieć, że jest rzetelny o tyle, że zrobił rzeczywiście e, no, duży research e, e, w, związany z, ze stanem. E, e, o wiedzy obecnym jeżeli chodzi o biologię, więc myślę, że też warto. Ale też na przykład jest taki filozof bardzo znany biologii, nie, niekoniecznie jakoś bardzo znany w Polsce, ale taki Amerykanin Elliot Sober, to na pewno on. No, z polskich, z polskich e, e, filozofów, jeszcze e, tych takich powiedzmy też, e, no, którzy już są trochę na scenie filozoficznej, no to Michał Heller, on się głównie zajmuje filozofią fizyki, ale razem z e, właśnie drugim filozofem, e, e, księdzem Życińskim, napisał taką e, książkę, e, Dylematy Ewolucji. Tak, tak, nawet, nawet za tobą leży gdzieś na, tam na, na, na tej półce, tak mi się wydaje. Tak, więc, więc jego, jego też jak najbardziej bym polecał i w ogóle polecałbym to całe wydawnictwo Copernicus Center Press, bo tam jest, tam można znaleźć bardzo dużo inspiracji. No, zdecydowanie bardzo, bardzo porządne wydawnictwo. Dobra, więc myślę, że jak kogoś to zainteresuje, to jest to czytać dalej. Aha, i jeszcze może yy, tylko powiem, bo jeżeli ktoś by chciał w ogóle doczytać na przykład yy, yy, no, tak szerzej też w kontekście całej filozofii nauki, yy, w której tak jak powiedzieliśmy na początku, też filozofia biologii się wywodzi, no to może też sięgnąć po książki, takie jak e, e, z jednej strony e, taka książka e, Chalmersa, to jest taka podręcznikowa taka książka, czym jest to, co zwiemy nauką, e, a z drugiej strony i tam mi się wydaje, że być może jest nawet więcej o e, filozofii biologii jako takiej, e, jest książka e, nijakiego e, Ladymana, Hmm. To jest po angielsku książka Understanding of Philosophy of Science. Dobra, wróćmy jeszcze trochę do tej do, do filozofii biologii i, i tez. Uh, może, może jeszcze coś o teorii ewolucji. Uh, jak byś scharakteryzował współczesne takie główne zagadnienia, które się dyskutuje w związku z teorią ewolucji? A, współczesne zagadnienia... E, tak. No, na pewno gdzieś tam e, z jednej strony e, są analizowane e, właśnie takie e, bardzo ogólne, bym powiedział, e, e, założenia e, teorii ewolucji pod kątem tego, czy da się rzeczywiście, na przykład, e, e, połączyć e, biologię ewolucyjną współczesną, z e, pewnymi rozstrzygnięciami a, a przyjmowanymi na gruncie esencjalizmu, czyli hmm. tradycyjnie przez Arystotelesa, ale dzisiaj przez jego kontynuatorów, którzy już aplikują pewne rozwiązania e, do e, jakby dzisiejszego stanu wiedzy, też biologicznej. I to jest o tyle e, ciekawe. Niektórzy nie widzą tutaj sprzeczności. E, na przykład dlatego, że uważają, że rozstrzygnięcia, te, o których mówią ci właśnie neoarystotelicy, to są co do zasady rozstrzygnięcia metafizyczne na takim bardziej abstrakcyjnym poziomie. Natomiast mówią, że te rozstrzygnięcia da się pogodzić z porządkiem, powiedzmy, opisywanym przez biologię, ponieważ jest to porządek z gruntu empiryczny, E, e, m, jest to coś innego na przykład e, takie rozważania nad e, rzeczywiście istniejącymi nie wiem, populacjami a na przykład rozważanie e, tego e, co to jest gatunek w ogóle, więc mówią to się nie kłóci e, i próbują to uzgadniać to jest, to, to, to jest jeden, jedna cała tak naprawdę powiedziałbym e, no nie dziedzina, no kategoria. Kategoria właśnie taka tematyczna, która dzisiaj jest rozwijana, ale też na przykład współcześnie dyskutuje się w ramach samej na przykład biologii ewolucyjnej kwestię związaną z kategorią dostosowania, hmm. która jest bardzo Istotna z perspektywy biologii ewolucyjnej, no bo jak weźmiemy sobie teorię ewolucji e, Karola Darwina, e, to e, m, jednak e, e, no, takim, takim bazowym pojęciem, jednak będzie dostosowanie organizmów tych, które przetrwały e, do naszych czasów, e, do Warunków środowiska, w którym żyją, a te, które nie są dostosowane, odsiewa dobór naturalny, czyli tak naprawdę jest to e, no, y, serce, a dla niektórych, a dla niektórych y, może nie serce, ale dalej bardzo ważny element teorii ewolucji współczesnej. No i na przykład y, jeżeli chodzi o y, takie już dość szczegółowe jednak zagadnienia, E, e, to e, na przykład e, jest pytanie, e, ktu, czy, czy jesteśmy w stanie jakkolwiek ocenić, e, m, od razu patrząc na poszczególną, nie wiem, grupę organizmów, populację e, czy ona jest dostosowana do, danego, do danych warunków, czy nie, e, czy jest jakiś taki zbiór cech, który ta populacja powinna spełniać, żebyśmy mogli stwierdzić tak, ta populacja jest dostosowana, czy może jednak powinniśmy być trochę bardziej tutaj ostrożni, nie wypowiadać się, który, jest, który gatunek jest lepiej, który gorzej dostosowany, czy która populacja, tym bardziej, że tak naprawdę dostosowanie to, czy ono jest dobre, czy nie, no to, to nam pokaże e, dopiero jakaś zmiana, tak, która będzie zagrożeniem powiedzmy, dla danego ekosystemu, niektórzy mówią, że no, nie jesteśmy w stanie ocenić tego dostosowania. E, m, dopiero jesteśmy w stanie ocenić po fakcie, patrząc na to, która e, populacja przeżyje na przykład określony kryzys. I tutaj się, się ścierają dwie takie koncepcje. Jedna to jest koncepcja dostosowania zrealizowanego, czyli właśnie tego, które oceniamy już po jakimś tam momencie próby, powiedzmy. Natomiast druga, ta, która mówi, że jesteśmy w stanie opisać jakoś, czym jest to dostosowanie i w czym się wyraża. Od samego początku to jest tak zwana teoria dostosowania oczekiwanego. No i ostatnia rzecz, którą mogę powiedzieć jeszcze zahaczając o inny całkowicie temat, też jest dyskutowane jakoś we współczesnej filozofii biologii, to jest na przykład pytanie o to, czy istnieją prawa w biologii w taki sam sposób pojmowane jak na przykład prawa w fizyce czy matematyce, gdzie fizyka i matematykę wiele osób uważa za takie nauki wzorcowe. I tutaj yy, wskazuje się, że na przykład yy, niektórzy tutaj filozofowie biologii wskazują, że yy, w ogóle yy, organizmy żywe to jest taka specyficzna materia, powiedzmy, na której działa yy, dobór naturalny, do której się stosuje teoria ewolucji. E, więc e, różne prawa związane z biosferą mają na przykład charakter bardziej lokalny e, niż prawa w fizyce, i jest jeszcze szereg innych e, tutaj e, zagadnień, który jest brany pod uwagę, kiedy próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy w biologii funkcjonują prawa tak samo jak w innych naukach. Oczywiście, tutaj gdzieś na którymś. Etapie wchodzi też ten problem, czy, nau czy biologia jest nauką, e, której się nie da zredukować do innych. A. No tak, tak, właśnie. Tak, dokładnie o tym pomyślałem, że to byłoby takie ładne przejście o tej tematyki redukcji. Chyba bazowy pomysł jest taki, w każdym razie, że nie wiem czy bazowy pomysł, ale gdzieś na początku XX wieku, w środowisku pozytywistów logicznych, był pomysł, że jedne nauki będzie można redukować do drugich. A z taką nadzieją, że jakby fizyka to jest to nauka wzorcowa, potem chemię uda się, czy powinno się udać zredukować do fizyki, i kolejny krok to byłaby redukcja biologii do, do chemii, a jeśli mielibyśmy zredukowaną chemię do fizyki, to też jakby do, do fizyki, no? Chyba, chyba taka była ta oryginalna nadzieja. Tak, i na przykład takim filozofem, i, ale w pierwszym rzędzie właśnie biologiem i biochemikiem, laureatem Nagrody Nobla zresztą, był w XX wieku Jacques Monod którego książka, e, przypadek i konieczność esej o filozofii e, naturalnej e, została e, w ogóle przetłumaczona e, po raz kolejny. Po prostu jest nowe wydanie, e, dosłownie nie wiem, sprzed roku czy dwóch. Tak. E, no dobra, więc to jest ten bazowy program redukcji. Już parę razy wydaje mi się w tej rozmowie pojawił się wątek, że to może nie być takie łatwe, jak się wydaje, czy takie oczywiste, więc. Jaki byłby. Jaka byłaby przeszkoda w takiej redukcji jakby do, do fizyki? Eee, jaka byłaby przeszkoda? Eee, no. Niektórzy na przykład pewnie by powiedzieli, że rzeczywiście. E, tak jak powiedziałem, e, na przykład. E, ewolucja, teoria ewolucji, czy w ogóle ewolucja biologiczna, może ewolucja biologiczna jako proces, to lepiej. Ewolucja biologiczna, której podlegają organizmy żywe, jest specyficznym procesem, którego, który może z jednej strony jakoś można próbować redukować, ale też jest czymś, co w w taki bardzo specyficzny sposób w ogóle przynależy do, 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 do biologii, no. e, dlatego też, że same organizmy żywe, na których zachodzi ta ewolucja, e, są czymś unikatowym e, w ogóle, jeżeli byśmy sobie wzięli no, różne byty, które mamy w świecie. Tak? Bo no, jasne. mówi się, że mm, organizmy żywe e, są e, e, bardzo. E, bardzo takie szczególne, dlatego że wykazują metabolizm, czyli tak no, upraszczając bardzo przemianę materii na przykład, ale też rozmnażają się i mają mechanizmy dziedziczenia cech. No dobra, więc wydaje się, że tak, w zarysie można zauważyć, jaki był problem z redukcją biologii do. Tych mniejszych, mniejszych. Na, no, 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 tych nauk, które wydają się opisywać bardziej fundamentalny poziom rzeczywistości. Tak, ja, na przykład, jak mówimy o ewolucji, nie wiem, wszechświata, i z drugiej strony o ewolucji biologicznej. Znaczy, mm. wydaje się, że jeżeli ewolucja, znaczy, oczywiście można powiedzieć, że ewolucja biologiczna jest w pewnym sensie jakimś kolejnym etapem ewolucji e, e, takiej e, no, kosmosu, bo. Biosfera jest częścią e, planety Ziemia, e, natomiast e, jeden do jednego na pewno nie da się tego przełożyć, chociażby dlatego, że w wypadku ewolucji e, kosmosu, e, rozumianego jako właśnie, e, czy rozumianej jako, nie wiem, e, pojawianie się właśnie nowych galaktyk i tak dalej, Chociażby, przynajmniej na tyle, na ile jesteśmy to w stanie stwierdzić obecnie, no nie było mowy o żadnych, nie wiem, mechanizmach dziedziczenia opartych na e, DNA. No, no bo to... tego nie... Tak, trudno sobie to nawet byłoby wyobrazić. A jeszcze tak idąc trochę inaczej w redukcji, bo wydaje mi się, że też mogą być próby redukcji powiedzmy, nauki, która jest gdzieś na tym wyższym poziomie opisu do biologii, nie? na przykład socjologii albo, albo psychologii. Tak. A i, i jak to działa w tą stronę? Co działa w tą stronę? No, mówi się, że y, na przykład y, pewne zachowania społeczne, y, które na przykład y, bada y, socjologia, y, są tak naprawdę y, regulowane y, przez y, nasze geny. Y, to jak się zachowujemy jest y, właśnie... Y, Wypadkową jakąś z jednej strony naszego dziedzictwa genetycznego, z drugiej strony e, jakiejś e, naszego szeroko pojętego środowiska, w którym się wychowujemy, czy to będzie środowisko e, takie naturalne, w sensie na przykład, nie wiem, szerokości geograficznej i klimatu, ale też z drugiej strony, oczywiście środowiska, nie wiem, rówieśniczego, rodzinnego, dalej. No, i e, mówi się, że jeżeli e, tak naprawdę. Wszystkie składowe, determinujące nasze zachowanie, da się sprowadzić do takich kategorii, w sumie już brzmią, podchodzących bardzo pod, pod biologię, właśnie geny, jak warunki środowiska i tak dalej, to tak naprawdę możemy powiedzieć, że da się opisać to, co jest przedmiotem socjologii. Te zachowania społeczne ich genezę, to jak yy, 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 w ogóle mechanizmy yy, tych, yy, tych zachowań yy, no, metodami yy, biologii, tym bardziej, że yy, no, jednak yy, staramy się dzisiaj yy, 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 o, jakby podać od, czy, od, odpowiedzieć na pytanie, yy, jak Pewne właśnie zachowania e, wyewoluowały, jak przeszły przez na przykład e, sito e, doboru naturalnego. I jeszcze y, y, tutaj y, jak mogę, to y, pójdę jakby jeszcze troszeczkę w to już y, takie zdanie czy dwa zakończenia, y, bo oczywiście ja tutaj mówiłem przed chwilą o argumentach tak naprawdę przeciw. Y, E, przeciw redukcji, e, ale są też warte przemyślenia e, argumenty za redukcją, no bo jeżeli już jesteśmy zeszliśmy z poziomu socjologii na poziom biologii, to e, możemy e, się zastanowić, no co, co by się stało, jakbyśmy zeszli poziom niżej, redukcjoniści e, rozumują w ten sposób. Jeżeli e, wszystko, co. E, m, Opisują nauki społeczne, da się wyjaśnić y, na poziomie biologicznym, bo jest to jakoś tam spowodowane, czy jest to regulowane przez właśnie, nie wiem, hormony, y, e, nie wiem, e, kwestie związane z jakimiś tam właśnie przystosowawczymi cechami danych tam grup i tak dalej, to możemy zejść, zejść niżej i powiedzieć, że e, skoro podstawowe czynności biologiczne, podstawowe czynności takie fizjologiczne, bym powiedział, organizmów żywych są dzisiaj regulowane przez na przykład związki chemiczne. No to możemy problem, na przykład życia, tego jak ono powstało, czym jest i tak dalej, sprowadzić na poziom chemiczny. A jak sprowadziliśmy to na poziom chemiczny? Możemy zauważyć, że określone struktury chemiczne, jak na przykład DNA, e, mają pewne własności fizyczne czy właściwości, które e, sprawiają, że na przykład DNA jest takim dobrym nośnikiem informacji, e, które sprawiają, że zachodzą takie, a nie inne reakcje, e, bo to na przykład jest też kwestia, no, chociażby. Dopasowania wielkości różnych cząsteczek, które mają ze sobą reagować. A skoro tak, to możemy zejść na poziom fizyki i powiedzieć, że problem życia jest tak naprawdę problemem fizyki. Tak, robi się ciekawie, jakby to też jest do pomyślenia. Dobra, wydaje mi się, że tak. Z tego, co chciałem, z takiego, bardzo podstawowego wprowadzenia do filozofii biologii, to, to, to wydaje mi się, że coś sobie powiedzieliśmy o, o pojęciu gatunku. O tej problematyce redukcji i tak trochę o teorii ewolucji. A jeszcze tak domykając, jakby to jest Twój wybór, ale czy chciałbyś powiedzieć nam, naszym, naszym nie wiem, widzom, a słuchaczom, czy ciągnie Cię w kierunku jakiegoś stanowiska? Ciągnie mnie w kierunku jakiegoś stanowiska. Czy na pewno kwestie związane z. Teorią ewolucji e, są mi bardzo bliskie, więc jeżeli na przykład zajmuję się e, e, filozofią biologii e, w ramach mojego doktoratu, e, no to właśnie jest to głównie biologia ewolucyjna e, i teoria ewolucji jest e, tutaj takim e, żelaznym punktem odniesienia. E, czy mnie ciągnie do jakiegoś e, e, konkretnego stanowiska? E, no, o tym pojęciu nie mówiliśmy, ale generalnie wydaje mi się, że e, jestem e, naturalistą, hmm. na pewno naturalistą, przynajmniej metodologicznym. Czyli uważam, że e, takie e, różne e, zjawiska o charakterze naturalnym, w tym, E, właśnie, na przykład, e, zjawisko życia w ogóle na naszej planecie e, powinno się e, m, gdzieś tam badać e, e, również e, w odwołaniu do różnych naturalnych procesów, właśnie e, chemicznych, fizycznych, do ewolucji biologicznej, e, m, ale też na przykład powiedziałbym, że m, E, powiedziałbym, że jestem również takim. To mm, może zaskoczenie. E, chyba jednak antyredukcjonistą, ale w ujęciu znowu naturalistycznym, czyli w ujęciu właśnie Ajali, który mówił, owszem, e, naszym punktem odniesienia przede wszystkim jest naturalizm, więc powinniśmy badać właśnie e, rzeczywistość nas otaczającą zgodnie z postulatem. Naturalizmu metodologicznego. Badamy procesy naturalne za pomocą metod właśnie od, odnoszących się do nauk szczegółowych, empirycznych, ale jednocześnie on mówił, że no, istnieją pewne, pewne, pew, pewne poziomy złożoności, może tak. Jak na przykład, nie wiem, zachodzą pewne reakcje, na przykład chemiczne, przekładają się też na różne, na przykład, nie wiem, formy życia i tak dalej, na to jak sobie rodzą w środowisku, które dają jakąś nową jakość, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć tylko mając na przykład substraty tej reakcji. E, dobra, jeszcze jakby tak odróżnić ten naturalizm w sensie ontologicznym od tego naturalizmu metodologicznego? Tak. E, naturalizm e, ontologiczny e, mówiłby, że generalnie istnieje tylko to, co opisywalne metodami nauk e, szczegółowych, empirycznych, przyrodniczych czyli generalnie Yy, znaczy no może empirycznych, tak? Tutaj yy, myślę, że yy, to jest to, jest to, to najwłaściwsze słowo. Yy, czyli yy, nie istnieje na przykład zdaniem naturalisty ontologicznego coś takiego jak ludzka dusza. Yy, nie istnieje prawdopodobnie zdaniem naturalisty coś takiego jak Bóg. Yy, natomiast, bo nie da się yy, tego zbadać, Metodami nauk e, empirycznych. Nie jest to opisywalne. E, taki opis, zdaniem naturalisty ontologicznego, jest jedynym i wyczerpującym, jeżeli chodzi o otaczającą nas rzeczywistość. Zatem taka e, istota jak Bóg albo taka kategoria jak ludzka dusza nie ma w ogóle racji bytu. Nie istnieje, nie ma sensu. No tak, tak, to są jakby pojęcia, które nic nie desygnują, nie? Jakieś takie na, nazwy, może desygnują jakieś takie, nie wiem, idee kulturowe, które, tak. że, że niektórzy ludzie w to wierzą, ale po stronie, powiedzmy, rzeczywistości pusto, tak. nie? Dotyczy Będzie, to, nie naturalizm ontologiczny tak w wielkim skrócie dotyczy tego, co istnieje w ogóle, tego, co stanowi, co składa się na naszą rzeczywistość. Natomiast naturalizm metodologiczny jest to pewien postulat, który... Już tak naprawdę nie mówi, przynajmniej nie bezpośrednio. E, nie mówi bezpośrednio e, o tym, e, co istnieje albo co nie istnieje, tylko mówi na e, gruncie e, wiedzy e, i pewnych e, e, takich, no jednak preferowanych e, sposobów uprawiania nauki, tak bym powiedział, że. E, Właściwą praktyką taką badawczą, którą powinien przyjąć ktoś, kto no, próbuje opisać e, tą e, rzeczywistość e, naszą przyrodniczą, e, jest e, wyjaśnianie e, naturalnych zjawisk tylko e, za pomocą mechanizmów e, również naturalnych. Czyli i, na przykład jest to coś, co łamał zdecydowanie Newton, który jak nie miał wyjaśnienia, dlaczego na przykład są nie wiem, okresowe zmiany na przykład orbit ciał niebieskich, albo dlaczego właśnie te orbity są przez większość czasu jednak stabilne. To mówił, no prawdopodobnie w tych konkretnych momentach Bóg ingerował i na przykład dbał o to, żeby te e, orbity e, jednak tą stabilność zachowały. Albo wpływał na to, że e, dochodziło do jakichś tam okresowych zawirowań. No ale, za, ale zauważmy, że e, naturalizm metodologiczny nic nie mówi na temat tego, co istnieje, e, tylko mówi na temat mówi y, o tym, jak powinniśmy badać otaczającą nas rzeczywistość. Tak, więc wydaje mi się, że jakby naturalizm ontologiczny będzie pociągał za sobą naturalizm metodologiczny, w sensie wydaje się dziwne, że gdyby ktoś był jakby naturalistą na gruncie ontologii, stwierdził, że nie wiem, w metodologii a, nie warto, to, to się, to się wydaje, ma, ma, może są tacy badacze, ale to, to się wydaje dziwne stanowisko, to w drugą stronę to nie zachodzi, nie? że można być naturalistą metodologiczną, a na poziomie ontologii no właśnie, zawiesić sąd albo przyjmować tak. inne, inne warianty. Tak, no ciekawostka jest taka, może szybko powiem, że nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, ale większość przynajmniej tych no, najbardziej rozpowszechnionych religii na świecie przyjmuje, i to jest oficjalnie w ich dokumentach zapisane, teorię ewolucji darwinowską. W przypadku chrześcijaństwa. E, nastąpiło takie uznanie teorii ewolucji w 1950 roku. To Pius XII właśnie ustanowił w ramach encykliki Humani Generis. I e, e, dlatego na przykład osoby wierzące w przeważającej części, albo przynajmniej duży odsetek osób wierzących, przynajmniej tych, którzy e, no, jednak ufają nauce. Oni przyjmują teorię ewolucji. E, I e, więc oni e, na poziomie jakby e, metodologii mówią, okej, okay, nie możemy nic mówić o e, nie wiem, e, ewolucji Boga i tak dalej, ale przyjmujemy ewolucję na przykład życia na Ziemi. E, ale w Boga dalej mogą wierzyć. I mogą nawet twierdzić, że na przykład e, cała, cała ewolucja. Na Ziemi zaszła, rzeczywiście się wydarzyła, ale na przykład była realizacją, nie wiem, zamysłu Boga. Tak próbują to obchodzić. To tak, to, 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 się, to się wydaje do pogodzenia, być może wymaga właśnie nie wiem, pewnej gimnastyki pojęciowej. E, no dobra, myślę, że e, mniej więcej mamy ze sobą to, o czym głównie chciałem z Tobą porozmawiać. E, czy jest coś, co jeszcze chciałbyś dodać, tak w ramach jakiegoś małego podsumowania? E, czy chciałbym dodać coś w ramach podsumowania no, dużo było dzisiaj wątków nie wiem trudno by było też to jakoś bardzo szybko podsumować, ale myślę, że może warto jest warto zakończyć takim takim, takim stwierdzeniem ja to też na przykład powiedziałem jak miałem rozmowę kwalifikacyjną i broniłem w pewnym sensie tak swojego projektu e, badawczego, dlaczego on jest interesujący. E, powiedziałem tam coś takiego, że e, filozofia e, i nauki szczegółowe e, powinny e, dążyć do dialogu. E, jest arogancją mówienie, że nie wiem, jedna czy druga dziedzina w ogóle e, nie, jakby Ludzie, którzy się nią zajmują, nie wiedzą o czym mówią, bo my wiemy lepiej. E, zwłaszcza jak się nie ma ugruntowanego pojęcia e, o tym, co twierdzi, tak, i na jakich podstawach druga strona, e, właśnie uważam, że filozofia biologii jest. E, takim bardzo ciekawym projektem, e, badawczym, szerokim, bo pokazuje właśnie, że ten dialog. Z jednej strony jest y, no, wielu twierdzi potrzebny, z drugiej strony jest możliwy, a z trzeciej zarówno y, filozofia, jak i w tym przypadku biologia y, mogą na tym zyskać. Dlatego że y, filozofia y, jakby y, y, dostarcza y, 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 naukowcom y, czy. Inaczej, no, nie, też nie wszyscy naukowcy może mają już taki zmysł filozoficzny, ale jakby filozofia pokazuje pewne inne spojrzenie na różne zagadnienia w obszarze biologii, e, natomiast biologia filozofii dostarcza materiału adek adekwatnego, aktualnego z perspektywy e, e, dzisiejszych nauk e, właśnie przyrodniczych, które jednak, no trzeba to powiedzieć, mają duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o wyjaśnianie, dużą, wysoką skuteczność tych wyjaśnień i dlatego są autorytetem dzisiaj. Jasne. Dobra, to co? Ja na pewno otrzymam kciuki za ten, za ten doktorat. A, super. Dzięki za, dzięki za rozmowę A, i co? Powodzenia na, 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 na naukowej ścieżce. A, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.